Kaptury, słuchawki, smartfony i czapki zasłaniające nam pole widzenia, te wszystkie elementy mogą spowodować zagrożenie na drodze, a my sami możemy być ofiarą wypadku. Tarnowska policja właśnie zaczęła akcję, w której to policjanci szczególnie będą patrolować przejścia dla pieszych. W ubiegłym 2017 roku na terenie działania Tarnowskiej Komendy doszło do 168 wypadków drogowych. 45 spośród nich to było właśnie potrącenie osoby pieszej. W 27 przypadkach do takiego potrącenia doszło na przejściu dla pieszych. Sami piesi spowodowali 15 wypadków, w których 4 osoby poniosły śmierć na miejscu. Akcja będzie prowadzona do 30 września, tak długo, byśmy mieli czas na to, by pozbyć się niebezpiecznych nawyków. Julita Majewska, Małopolska Telewizja z Wami.